Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam Państwa na naszej debacie od imigrantów do ministrów. Moimi gośćmi są arabistka, iranistka pani profesor Agata Skowron-Nalborczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie witamy. Dzień dobry, z Zakładu Islamu Europejskiego. Myślę, że to ważne. Dobrze, dziękuję za uzupełnienie. I pan Adam Balcew, dyrektor programowy w Kolegium Europy Wschodniej i autor raportu o muzułmanach w elitach Europy Zachodniej. Ja nazywam się Joanna Maria Stolarek i jestem dyrektorką Fundacji im. Heinricha Bulla w Warszawie. Fundacja ta jest fundacją polityczną, fundacją niemiecką i zajmuje się tematami dotyczącymi ochrony demokracji, praw człowieka, sprawami klimatycznymi, ochrony środowiska i zagadnieniami polityki zagranicznej. Ale to dzisiaj nie chodzi o fundację w pierwszej linii, tylko o raport, który jest przyczynkiem do naszej rozmowy. Jest to raport na temat integracji politycznej przedstawicieli społeczności muzułmańskich w elitach Europy Zachodniej. Wydawać by się mogło, że to niszowy fenomen, ale to nie jest niszowy fenomen, jak się dowiemy za chwileczkę, a część normalnego rozwoju społeczeństw zachodnich, w których osoby pochodzenia migranckiego stanowią sporą część społeczeństwa. Na przykład w Niemczech jest to ponad 20%. Duża część tych osób, które mają pochodzenie migranckie, jest też muzułmanami i stają oni się coraz bardziej widoczni w przestrzeni politycznej, bowiem chcą też decydować o tym, jak będzie rozwijał się ich kraj. Ma to także konsekwencje dla polskiej polityki, w której często wybrzmiewają niestety antymigranckie i antymuzułmańskie treści. Ale polska polityka będzie coraz bardziej konfrontowana z przedstawicielami zachodniej polityki, którzy nie nazywają się już tylko Hans Müller, ale coraz częściej będzie to ktoś, kto nazywa się Cem Özdemir czy Safsan Şebli. Ale o tym opowie nam właśnie pan Adam Balcer, autor raportu. Dziękuję bardzo. Raport powstał w języku polskim i jest skierowany przede wszystkim do polskiego czytelnika. I dla mnie to jest troszeczkę... Miałem takie poczucie, pisząc ten raport, że to jest troszeczkę jak odkrywanie terra incognita albo inne pojęcie z łaciny tabula rasa, czyli naprawdę pusta, biała kartka, ponieważ ten temat jest w bardzo ograniczonym stopniu obecny w mediach w Polsce, w debacie publicznej, tak jak w ogóle polityka zagraniczna jest bardzo, jej obecność się zmniejszyła, to jeśli chodzi o muzułmanów w Europie, niestety możemy przeczytać bardzo dużo o problemach z integracją, które niezaprzeczalnie są, o na przykład jak mieliśmy okres, kiedy dochodziło na bezprecedensową skalę do ataków terrorystycznych, to ta tematyka była. Natomiast ten bardzo ważny, dziejący się równolegle proces, który ja teraz żartobliwie mówię, nazwałbym, teraz pokazuję, prawda, w cudzysłowie islamizacją w ramach elit politycznych, czyli że mamy coraz więcej osób wywodzących się ze społeczności imigranckich, pochodzących z krajów muzułmańskich w elitach politycznych w krajach europejskich, zachodnioeuropejskich, że on ma dużą skalę i można nawet powiedzieć, że uległ przyspieszeniu w ostatnich latach i czasami ma charakter wręcz spektakularny. Jest bardzo ważny, bo dotyczy procesu, który równolegle się dzieje w Unii Europejskiej, dotyczy też Polski, czyli tej fundamentalnej debaty, pytania, kim my jesteśmy i jako Europejczycy, i jako członkowie poszczególnych narodów europejskich, czyli jak definiujemy naród, czy to jest definicja bardziej inkluzywna, czyli obywatelska, przy wszystkich jakichś zastrzeżeniach, jakie można do niej mieć, czy bardziej taka natywistyczna, etniczna, wykluczająca. I to jest bardzo ważna debata, która toczy się szczególnie w partiach centroprawicowych, centrowych. I to, co ja pokazuję w tym raporcie, to po pierwsze, że ten proces awansu w ramach elit politycznych dotyczy wszystkich poziomów. Pokazuję to od poziomu gminy, miasto, region, parlament krajowy, Parlament Europejski, rządy na poziomie regionalnym, burmistrzowie miast, to znajdą Państwo tam w raporcie najróżniejsze właśnie postacie, nazwiska, najbardziej spektakularne kariery. Kolejna kwestia, że można zauważyć, że oczywiście opisuje też tą społeczność,
tak naprawdę nie używam liczby pojedynczej, tylko liczbę mnogą, bo można mówić o, należy mówić o społecznościach, bo mamy do czynienia z bardzo dużą różnorodnością, w zależności od kraju, miasta, regionu, kraju pochodzenia i tak dalej, polityki integracyjnej, pokazuje jak ta społeczność muzułmańska, która u nas często, społeczność, przepraszam, są traktowane jako jakiś monolit i to od razu jest piąta kolumna, nie, którym się nie da zintegrować, słyszymy tego typu sformułowania, to tu ja w tym raporcie pokazuję, że mamy bardzo dużą różnorodność pod względem pochodzenia etnicznego, sytuacji materialnej, sytuacji społecznej, poziomu edukacji, czy na przykład światopoglądu, tak? To jest jakby też ten kontekst, który pokazuje, który jest moim zdaniem bardzo ważny, o którym zapominamy. W ramach Europy, moim zdaniem, to co można zauważyć krajów zachodnioeuropejskich, ja skupiłem się przede wszystkim na trzech największych krajach, Francji, Wielkiej Brytanii, która już wyszła z Unii, ale ma liczną społeczność muzułmańską, i Niemiec. Niemcom poświęciłem najwięcej miejsca z tego powodu, że oprócz tego, że są największy kraj Unii Europejskiej, to też jest krajem szczególnie ważnym dla Polski ze względu na sąsiedztwo, historię i tak dalej, fakt powiązań obecnie. Więc najwięcej Państwo się dowiedzą, jak te procesy zachodzą w Niemczech, bo też te procesy w Niemczech są, jak potem możemy o tym porozmawiać, szczególnie spektakularne, szybkie i wyjątkowe, bo jeszcze kilkanaście lat temu w Niemczech dominowało myślenie w kategoriach właśnie bardziej etnicznych, czyli na przykład obywatelstwo oparte na prawie krwi, i kolejna kwestia, specyfika niemiecka, to jest tak, to jest oczywiście fakt, że Niemcy współczesne to powstały w wyniku integracji części zachodniej i wschodniej, widać różnice pomiędzy nimi pod względem stosunku na przykład do muzułmanów, ludzi wywodzących się ze wschodu i z zachodu Niemiec. Więc to jest coś takiego, że ten raport pokazuje generalnie coś, co w Polsce jest bardzo słabo uświadomione, że mamy to zjawisko na dużą skalę, że dotyczy partii także centrowych i centroprawicowych. Oczywiście mamy nadal coś takiego, że pod względem zachowania, to znaczy głosowania częściej osoby o korzeniach migracyjnych, muzułmańskich głosują na partie centrolewicowe, ale widać przesuwanie się do centrum, często do centroprawicy w tych krajach, gdzie scena polityczna jest bardziej przesunięta w tamtą stronę. I po drugie, że właśnie mamy do czynienia z czymś, co też nie pasuje do stereotypu, że jak spojrzymy na te elity polityczne, to okaże się, że jest bardzo duża nadreprezentacja kobiet wywodzących się z tych środowisk, które robią kariery polityczne od tego poziomu najniższego do najwyższego, zajmując ważne stanowiska w tych partiach politycznych albo w instytucjach publicznych, w instytucjach państwowych. I oczywiście tutaj nie mówię tego dlatego, że akurat Heinrich Boll jest instytucją, która zdecydowała się na wydanie tego raportu, ale trzeba też oddać, co się należy partiom zielonych w Europie, bo one często odgrywają taką rolę awangardy tego procesu. Już wspomniała pani Stolarek o Cemie Özdemirze, który był szefem przez 10 lat, był zielony w Niemczech i był pierwszym właśnie szefem pochodzenia turecko-czerkieskiego, politykiem niemieckim, który został szefem dużej partii mainstreamowej i obecnie jest szefem komisji w Bundestagu, ważnej bardzo komisji zajmującej się digitalizacją, i to znowu jest pierwszy polityk z takim backgroundem, który pełni taką funkcję, ale teraz to już staje się, powiedzmy, normalnością, że mamy na przykład w Belgii dwie silne partie zielone ze względu na ten system belgijski federalny, we Flandrii i w Walonii są odrębne partie. Na czele obu, tak jak w przypadku zielonych niemieckich, mamy szefostwo, że stoi na czele i kobieta, i mężczyzna, i w obu tych partiach szefowymi po stronie flamandzkiej jest Belgijka pochodzenia tureckiego, w Walonii Belgijka pochodzenia marokańskiego. Podobnie w Holandii jest silna partia zielonych, na której czele stoi pół Holender, pół Marokańczyk.
Więc mamy coś takiego, że tutaj jeszcze chciałbym, na pewno trzeba docenić rolę zielonych, natomiast jak, żeby Państwu to pokazać, szczególnie na przykładzie niemieckim, to partia CDU była tą partią, która, czyli chadecy, która jako pierwsza wprowadziła do ścisłego kierownictwa partyjnego trzy kobiety. To były Emine Debir Buchenwegner, Serap Güler i Aygül Özkan. I to były na przykład kobiety, które jedna, właśnie Aygül Özkan była pierwszym ministrem na poziomie landowym. To jest też specyfika niemiecka, że właśnie ten federalny ustrój państwa sprzyja temu awansowi społecznemu, bo jest właśnie ten kolejny poziom z parlamentami, z rządami landowymi. Miała być kandydatem w zbliżających się wyborach w Hamburgu, ale niestety musiała się wycofać ze względu na bardzo ciężki stan zdrowia. Więc mamy coś takiego, że to jest kolejny fakt, który nie pasuje do tego stereotypu, bo nam się kojarzy, w Polsce też jest takie proste skojarzenie, że jak muzułmanie robią kariery, no to w tych partiach pewnie lewicowych, no maksymalnie centrolewicowych, ale okazuje się, że sytuacja jest o wiele bardziej złożona. I ostatnia część mojego raportu jest właśnie skierowana szczególnie do czytelnika polskiego, bo dotyczy Polski. Możemy o tym więcej porozmawiać później. Generalnie jest to obraz no, dla mnie często przygnębiający, pesymistyczny, to znaczy mamy połączenie wysokiego poziomu arogancji z ignorancją, która się przekłada na wspomnianą już wysoki poziom islamofobii, znacznie wyższy w Polsce niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie oczywiście istnieją pewne lęki, obawy, sprzeczności wewnętrzne w stosunku do muzułmanów, ale bezdyskusyjnie ten poziom niechęci jest zdecydowanie mniejszy. Ja staram się to wytłumaczyć, pokazać, jakie są tego przyczyny społeczne, kulturowe. I to jest o tyle istotne, że paradoksalnie te tendencje w Polsce, które można zaobserwować, jakiegoś dystansowania się Polski od zachodniej Europy, co widzimy też w kampanii wyborczej, jednym z elementów tego poczucia kreowania, tego poczucia wyobcowania, że my jesteśmy inni, jest też fakt właśnie, że na zachodzie Europy muzułmanie lub osoby z takim backgroundem ze społeczności migracyjnych, muzułmańskich, robią kariery, zajmują ważne stanowiska i jest to poczucie, że no prawda, to jest to właśnie zdemonizowane u nas na pojęcie, które robi karierę, czyli tak jak mamy LGBT, to tak samo można straszyć dzieci multikulti. I tu się zatrzymam. Serdecznie dziękuję panowi autorowi raportu naszego, który tak a propos można, raport jest bardzo ładny, bardzo ładnie nie tylko wygląda, ale też jest bardzo wewnętrznie, ma życie wewnętrzne jest też bardzo ładne tego raportu, także polecam, można ściągnąć go na naszej stronie bylowskiej. O komentarz poprosiłabym panią profesor Agatę Skowron-Nalborczyk, tak jak już mówiłam, arabistkę, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i kierowniczkę Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego na tymże uniwersytecie. Czy pani profesor zgodziłaby się z tezami autora raportu? Czy widzi pani to zjawisko jakoś inaczej? Tak, dla mnie bardzo ważnym w tym raporcie jest taka sprawa, którą tutaj pan Balcer bardzo dobrze uwypuklił, że nie można rozpatrywać muzułmanów w Europie Zachodniej w oddzieleniu od ich backgroundu imigranckiego, jak już tak mówimy, tak? Czyli od tego, że to są przede wszystkim społeczności pochodzenia imigranckiego, a zatem nie są to autochtoni i start tych osób, które teraz zajmują wysokie stanowiska w polityce, czy relatywnie wysokie, był dużo trudniejszy niż osób, powiedzmy, tamtejszych autochtonów. Tak? To jest też specyfika tej migracji. My musimy pamiętać, że w Turcji, przepraszam, w Niemczech, ci Turcy, to nie jest tak po prostu przeciętna społeczność turecka, która wyemigrowała. To są przede wszystkim potomkowie gastarbeiterów, a zatem osób bardzo słabo wykształconych, pochodzących ze środkowej Anatolii. Bardzo często ci przodkowie, którzy podróżowali po raz pierwszy, opuszczali wioskę, po raz pierwszy jechali do miasta, podróżowali na przykład samolotem, prawda? Dla nich to też była ciężka sytuacja. Nikt ich nie uczył języka niemieckiego. Zatem to pierwsze pokolenie porozumiewało się
takim łamanym niemieckim. Często to mieli przygotowane słowniczki obrazkowe nawet przy pracy w fabryce, tylko te zwroty, które niezbędne były. I nawet językoznawcy badali tam powstanie takiego pidżinu nazywanego Gastarbeiterdeutsch, czyli to jest taki zubożony bardzo język, który nie pozwala na uczestniczenie w życiu społecznym, nie mówiąc już o życiu politycznym danego państwa. Tak samo było w Wielkiej Brytanii, tak samo było we Francji. Te osoby po prostu były sprowadzane jako tania siła robocza. To nie byli lekarze, to nie byli prawnicy i tak dalej. Także ich dzieci, wychodząc się z rodzin, których rodzice, wychodząc z takich rodzin, gdzie rodzice nie znali języka kraju, w którym się mieszka, to jest po pierwsze, bo bardzo często jak matka przyjeżdżała, to jeszcze w tym pierwszym pokoleniu ona tylko prowadziła dom, więc ona w ogóle nie znała języka. Te dzieci szły do szkoły i dopiero w szkole uczyły się języka kraju, w którym są. Co musimy też zwrócić na to uwagę, też są na ten temat badania, że te dzieci nie uzyskiwały pomocy od swoich rodziców przy odrabianiu lekcji, co bardzo też jakby miało duży wpływ na niskie ich osiągnięcia edukacyjne. Także to drugie pokolenie już, na przykład urodzone, czy też takie, które przyjechało, miało bardzo trudny start. To było naprawdę takie pokolenie, które musiało walczyć, które musiało tę edukację zdobywać dużo ciężej niż ich koledzy, na przykład Niemcy, Francuzi czy rdzenni, nazwijmy to, Brytyjczycy, tak? Także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że oczywiście to się też przekłada na to potem, jakie oni mieli zawody, jakie mieli zainteresowania, kiedy na przykład, no właśnie, czy oni szli w karierze jakieś, powiedzmy tam, naukową karierę, czy karierę zawodową związaną z jakimiś wyższymi zawodami, tak? Teraz już kolejne pokolenia znają już język, bo ich rodzice też znają język, te kolejne pokolenia sobie radzą coraz lepiej. To jest już czwarte pokolenie, trzecie pokolenie, to o czym pan pisze w swoim raporcie, prawda? To dotyczy już tego pokolenia. Ono już jest zadomowione, ono już jest u siebie, ono już czuje odpowiedzialność też za ten kraj, w którym żyją, prawda? To jest ważne. To też dobrze, że pan wspomniał właśnie o kwestii obywatelstwa w Niemczech, bo to też jest problem dość duży, bo wciąż część Turków mieszkających w Niemczech nie ma niemieckiego obywatelstwa. Do reformy Gerharda Schrödera to obywatelstwo, tak jak pan powiedział, było właśnie powiązane z krwią i no trochę trudno oczekiwać, żeby ktoś uczestniczył w życiu politycznym, jeżeli on nie ma po prostu obywatelstwa tego kraju, a były to osoby często w trzecim pokoleniu urodzone w Niemczech. Także to też musimy pamiętać, że takie też były tego typu przeszkody. Jeśli chodzi o tych muzułmanów, też chciałabym tutaj zaznaczyć, co pan powiedział i to pan też to pisze w raporcie, że my często mówimy o osobach, które mają jakieś pochodzenie muzułmańskie, ale niekoniecznie same są wierzącymi muzułmanami, bo pan zaznacza, prawda, że tu mamy osoby, mamy ateistów, mamy agnostyków, mamy osoby wierzące niepraktykujące, prawda? To jest też tak, jak myślę, to jest ważne w tym raporcie, pan podkreśla, że wrzuca się do jednego worka i traktuje się po prostu ich wszystkich jako jedność, a tak naprawdę ta społeczność, czy w ogóle można mówić o jednej społeczności, tak? Po prostu, że ci muzułmanie, czy osoby pochodzenia muzułmańskiego z zapleczem imigranckim, one bardzo się różnią, prawda? To są też ci, którzy powtórzyli ścieżkę swoich dziadków i nadal są robotnikami, a to są ci, którzy są na przykład profesorami na uczelniach. Ja mam takiego kolegę Marokańczyka, akurat mieszkającego w Niemczech, którego matka była po prostu sprzątaczką, sprzątała mieszkania, a on jest w tej chwili profesorem na uniwersytecie i to nawet za granicami Niemiec, tak? Taką zrobił karierę, że wygrał konkurs. Także widać po prostu, jaka to była droga dla tej osoby, żeby z takiej rodziny nisko wykształconych rodziców, prawda, stać się profesorem. Także jest to społeczność, która też ma różne interesy. To, co pan zauważa, że oczywiście kiedyś muzułmanie przeważali jednak w partiach lewicowych, dlatego że te partie lewicowe, szeroko pojęte, no jednak mają lepszy stosunek do mniejszości różnego rodzaju, prawda? W związku z tym jakby naturalnie jest taka tendencja, żeby się w te partie angażować. Widać, że kiedy oni sami już tutaj jakby są osiadli, stają się, powiedzmy, no mieszczanami, prawda, jakoś zaczynają też ich ewoluować poglądy polityczne, że nagle są bardziej za zachowaniem jakiegoś status quo, właśnie te partie centroprawicowe, prawda. Też jest też tak, że czasami się w partiach chadeckich dość dobrze odnajdują właśnie muzułmanie wierzący, bo
jest ta wspólnota też wiary w Boga jakoś tam, prawda, w tych partiach chadeckich, które wciąż jeszcze odwołują się jakby do tej religii. No takim można podać takim przykładem w Polsce było kandydowanie profesora Selima Hazbijewicza z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. On się nie dostał, ale widać było, że prawda, jakąś tam wspólnotę znalazł z tą partią, chociaż jakby tak spojrzeć, to właśnie była taka książka profesora Egdunasa Raciusa z Litwy, gdzie on napisał, że większość naszych muzułmanów polskich, oni głosują na PiS, co się okazuje, że jednak jest nieprawdą, bo bardzo duży ich odsetek jednak utożsamia się z partiami, które mają nieco może łagodniejsze podejście do mniejszości religijnych czy etnicznych i nawet właśnie do imigrantów, z którymi oni dzielą religię. Tak? Także to jest to, o czym mówiłam, że te społeczności miały gorszy start, one musiały wykonać dłuższą drogę, ale też widać, że jak były prowadzone badania wśród nich na przykład, to się okazało, że 83% brytyjskich muzułmanów jest dumnych z bycia obywatelami brytyjskimi, a przeciętna do społeczeństwa brytyjskiego to jest 79%. Tak? Czyli widać, że muzułmanie są dumni z tego, że są obywatelami. 31% brytyjskich muzułmanów uważa, że Wielka Brytania ma najlepsze dni za sobą, a tak uważa 45% przeciętnych Brytyjczyków. Tak? Czyli widać, że jakby ten patriotyzm i przywiązanie do ojczyzny obserwujemy wśród brytyjskich muzułmanów na wyższym poziomie. Być może jest to też taka trochę, no nie wiem, gorliwość trochę neofity, oni mieli pewien kłopot, żeby to osiągnąć, ale też nie możemy zapominać o pewnych różnicach na przykład. Tak jak, że Turcy przyjechali do Niemiec dlatego, że Niemcy potrzebowały rąk do pracy i były podpisane umowy międzypaństwowe. To nie jest tak, że Turcy i Niemcy mieli jakąś wspólną przeszłość. Natomiast kiedy bierzemy pod uwagę imigrantów z Pakistanu, Bangladeszu czy nawet Indii, prawda, to wśród nich jest takie poczucie przynależności do Commonwealth. I takie osoby starsze potrafią mówić, a bo mój dziadek walczył za Wielką Brytanię w I wojnie światowej, prawda? Także jest taka jakaś taka ciągłość tej świadomości, jednak, że to jest nasza wspólnota polityczna. I na przykład kilka lat temu konkurs na wiersz na temat bohaterów I wojny światowej wygrała córka Dilwara Husajna, muzułmanina. I ta muzułmanka napisała właśnie taki doceniony, piękny wiersz na temat właśnie tych bohaterów, którzy za nas walczyli. Także to też są te różne, prawda? Francja to też ma trochę inną specyfikę. Myślę, że ta pozostałość kolonializmu francuskiego jest nieco bardziej bolesna dla muzułmanów, obywateli francuskich. I w związku z tym też troszkę może inaczej ten entuzjazm się kształtować dla uczestnictwa w życiu politycznym Francji, ale oczywiście z biegiem lat to się zmienia. Także tak reasumując, to bym powiedziała właśnie, że tak, co ja bardzo cenię w tym raporcie, to jest właśnie to, że pokazuje pan, że to są społeczności imigranckie, a zatem dla nich było dużo trudniej osiągnąć te stanowiska polityczne i że to musiało po prostu trwać, dlatego teraz mamy ten wysyp, bo wreszcie to nastąpiło to apogeum, kiedy dość odpowiednio duża grupa ludzi, prawda, osiągnęła ten status, że już mogła się tym zająć, że są różnice pomiędzy samymi muzułmanami wewnątrz państw europejskich, że oni są różnego pochodzenia, no i też te państwa są różne. I też to różne jest oczywiście obywatelstwo, prawda, no bo troszkę łatwiej chyba być obywatelem brytyjskim, bo można być Brytyjczykiem i być Szkotem, Walijczykiem, prawda, Anglikiem, więc bycie Pakistańczykiem wyznania muzułmańskiego, obywatelem brytyjskim nie jest już takie trudne jeszcze właśnie, jak się weźmie pod uwagę tę przeszłość. Troszkę trudniej być może tureckim Niemcem, czy nie wiem jak to powiedzieć, niemieckim Turkiem, prawda? Ale też już Turcy, jak widać, sobie z tym radzą. I muszę powiedzieć, że już zaczyna być widać, jak się spotyka osoby, nawet naukowców z różnych krajów wyznania muzułmańskiego, to na przykład widać, że niemieccy na przykład są bardzo niemieccy, że to jest takie po prostu. Nawet właśnie ten mój kolega, on wykłada w Wielkiej Brytanii, że on wykłada w Holandii, nazywają go, ten niemiecki profesor jest strasznie wymagający, bo to taki Niemiec jest, prawda? On w ogóle jakby tak nam się stereotypowo z Niemcem nie utożsamia, bo jest bardzo ciemny i ma czarną brodę i tak dalej, tak? Ale po prostu on już jest też bardzo niemiecki w tym swoim postępowaniu, tak? Także właśnie ta różnorodność w raporcie, no i właśnie zwrócenie uwagi na to, że to nie było łatwe, ale jednocześnie świadczy o integracji, bo jeżeli te społeczności zaczynają brać udział w życiu politycznym,
I na przykład, to jeszcze tak powiem, bo na przykład widziałam takiego posła do Parlamentu Szkockiego, który składał przysięgę w kilcie, specjalnie zaprojektowanym kilcie dla muzułmanów szkockich, no to już świadczy naprawdę właśnie o głębokiej integracji, nawet nie tworzeniu jakichś get, nie odcinaniu się od tych społeczności, tylko właśnie o tej integracji. Ona zajęła trochę, ona trwała, wymagała tych kilku pokoleń, ale teraz obserwujemy jej owoce. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani profesor. To ja tak od razu troszeczkę prowokacyjnie zapytam, bo to tak fajnie brzmi, mówiła pani profesor, mówił pan Balcer o tym, że migranci czy osoby pochodzenia migranckiego w krajach Europy Zachodniej mieli trudniejszy start. To fakt, i że teraz jest taki, że tak powiedzieć, można powiedzieć, taki wysyp ich na pozycjach też politycznych, medialnych, kulturalnych, w tak zwanych elitach Europy Zachodniej. Jest taki dość znany socjolog niemiecki pochodzenia syryjskiego, profesor Aladin El-Mafalani, który wydał bardzo kontrowersyjną książkę pod tytułem Paradoks integracyjny, mówiąc, że to jest fajnie, że akurat ta dość duży procent społeczeństwa się tak zintegrował w danym kraju, ale że to jest też powodem konfliktu, bo nagle właśnie te osoby, które są częścią społeczeństwa, to jest ich kraj, czy to Francja, czy Holandia, czy Anglia, czy Niemcy, i oni też chcą być decydentami, też chcą być częścią tej elit i siedzą przy stole, gdzie jest to ciasto, którego wielkość się nie zmieniła, nadal pozostaje ta sama, i oni też chcą mieć kawałek tego ciasta. I tego aspektu troszeczkę brakowało mi w raporcie. Nie jest to tematem? Jak kto woli, tak. Czy ja pokazuję w tym raporcie na podstawie szczególnie badań opinii publicznej, które były przeprowadzane tak w ostatnich kilku latach, na przykład przez Pew Research Center, to jest taki amerykański ośrodek związany z Madeleine Albright, który robi regularnie na dużą skalę takie wielkie badania porównawcze na całym świecie, no i też wiadomo, że skupił się na Europie i na tych różnicach między wschodem i zachodem, i też oczywiście stosunek do islamu, muzułmanów i innych mniejszości. Co wynika z tych badań? Na pewno jest spora grupa w Europie Zachodniej mieszkańców niemuzułmanów, można ich nazwać też, prawda, mamy tu 5 rdzeni, to znowu jest to pytanie, kto jest rdzenny, jeśli mamy też bardzo dużo ludzi napływających, prawda, no, czy Nicolas Sarkozy jest rdzenny, to jest kwestia, kiedy kto na przykład przyjechał do Francji i bardzo wielu Europejczyków na Zachodzie też ma pochodzenie migracyjne. I spora grupa, na przykład na pytanie, czy uważa, że w głębi serca muzułmanie chcą wprowadzić kalifat szaria, tak, chcą, w głębi serca, nie okazują tego, prawda, mamy myślenie w kategoriach teorii spiskowych, także to jest właśnie ta piąta kolumna, i w niektórych krajach to jest, są znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami Europy Zachodniej w odpowiedzi na to pytanie, ale no jest to czasami spora grupa, mniejszość, ale spora. I oczywiście zakładam, że dla tych ludzi, gdybyśmy się spytali, czy to dobrze, że mamy tych polityków, tych ludzi w elitach, pisarzy, bo to jest mój raport, ja zaznaczam na początku, że to nie chodzi tylko, że raport jest przede wszystkim o politykach, natomiast oczywiście można by napisać drugi taki raport, nawet większy, o elitach i na przykład intelektualnych albo biznesowych, ekonomicznych. To pewnie ci ludzie by powiedzieli, że to nie jest coś dobrego, że nie można ufać tym ludziom, że trzeba być wobec nich nastawionych z dużą podejrzliwością, że oni nie są pewnymi obywatelami i tak dalej. I ja w tych, analizując te badania, pokazuję, że mamy na przykład mniejszą grupę, która, ale też nie marginalną, mieszkańców Europy Zachodniej, która jest przekonana, że właśnie duża część muzułmanów to potencjalni terroryści. Tak? Mamy też niemałą grupę, która uważa, że powinien być pełen zakaz noszenia chust. Po prostu kobiety nie powinny, muzułmanki, mieć w ogóle prawa do noszenia chust w miejscach publicznych. Tak?
na ulicy nawet. I to jest mniejszość, ale wcale nie taka niewielka. Więc mamy oczywiście coś takiego, że ja staram się pokazać w tym raporcie, tak mi się wydaje, tak, że jest, sytuacja nie jest, czy oczywiście zestawiam, pokazuję, że w Polsce mamy bezdyskusyjnie te badania Pew Research Center, to pokazują, że stopień na przykład islamofobii w Polsce, niechęci do muzułmanów, to jest pytanie sformułowane bardzo jasno, muzułmanów mieszkających w twoim kraju, twoich muzułmanów, tak, co mamy w Polsce do czynienia z bardzo małą grupą, dobrze zintegrowaną. Paradoks jest taki, że w badaniach ignorancji, które robi Ipsos, pokazuje, że Polacy uważają, że ich jest kilka, muzułmanów w Polsce jest kilkadziesiąt razy więcej niż jest w rzeczywistości, tak. I oczywiście na początku widać, że mamy bardzo dużą różnicę na przykład z Niemcami zachodnimi, gdzie ta sympatia do muzułmanów jest nieporównywalnie większa niż w Polsce, ale jak się podrapiemy po powierzchni w Europie Zachodniej, te społeczeństwa i spojrzymy na te szczegółowe pytania w badaniach, no to okazuje się, że są różne lęki, są różne sprzeczności wewnętrzne w tych odpowiedziach. Więc na pewno jest grupa, to nie, ja tego nie, tutaj nie starałem się, mam wrażenie, przedstawić takiego wyidealizowanego obrazu, że wszyscy mieszkańcy Europy Zachodniej po prostu z otwartymi rękami kochamy was. Nie, to wywołuje napięcia i one często, część tych lęków jest, żeby nie ukrywajmy, ma pewne racjonalne podstawy, na przykład kiedy mamy zamachy, to wiadomo, że ludzie terrorystyczne, które organizują jakieś środowiska islamistyczne, radykalne, no to, że są jakieś, te lęki nie są, nie można ich tylko po prostu powiedzieć, że są irracjonalne, ale no, jeśli mamy sporą grupę w jakimś kraju obywateli, która uważa, że muzułmanie tylko marzą o tym, żeby wprowadzić szariat i żadne badania tego nie potwierdzają, socjologiczne, albo jakiś, nie wiem, kwestia, że policji można się spytać, Urzędu Ochrony Konstytucji w Niemczech, czy zgodziłaby się z tą tezą, powiedziałaby, że to nie, no niemożliwe, tak? No to, że mamy pewne lęki, które są irracjonalne, tak? I to ja tego nie bagatelizuję, nie neguję. Oczywiście, to są te irracjonalne lęki. O co mi bardziej chodziło, to, że brak integracji jest powodem konfliktów, ale też integracja i chęć uczestniczyć. To na pewno. Integracja też produkuje jakby konflikty przez to, że po prostu jest głos społeczeństwa postmigranckiego, społeczności postmigranckiej, czy z migranckimi korzeniami, też ma być i chce być słyszalny. To ja tu jeszcze dodam, przepraszam, to bardzo przypomina często reakcję na procesy integracji społeczności żydowskiej w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, jeśli mieliśmy do czynienia z jakimiś takimi właśnie etnicznymi nacjonalistami, jak na przykład Roman Dmowski, to problem był z tym na przykład dla niego, że ktoś jest hasydem, a i tak samo był problem fakt, że mamy Leśmiana i Tuwima, tak? Bo sama obecność Żydów, czy to zintegrowanych, czy nie, wywoływała negatywną reakcję w przypadku tego rodzaju nacjonalizmu. Pani profesor, jak sądzi Pani, dlaczego istotne jest dla nas ten raport, który zrobił Pan Balce, dlaczego istotne jest dla nas, żeby rozmawiać o tym zjawisku w Polsce? Jakie są punkty przecięcia, punkty odniesienia polskiej polityki do tego typu fenomenu na Zachodzie? Ja myślę, że to jest tak, no tak jak tutaj pan Balcer wspomniał, my jesteśmy krajem, w którym muzułmanów to jest może 0,09% do 0,1%, no nie mamy tak dokładnych danych, ale wyliczenia tak nam pokazują. Jesteśmy krajem o jednym z najdłuższej, nie wiem, tradycji obecności muzułmańskiej, bo Tatarzy przybyli do państwa połączonego Unią Personalną, prawda, w XIV wieku, XV wieku. Tutaj są, walczyli za naszą ojczyznę, prawda? To jest, oni też mówili, że na przykład biorą udział w dżihadzie, tak? Broniąc Polski przed wojskami tureckimi, prawda? Czyli można powiedzieć, że muzułmańskimi. I właściwie jako kraj też nie jesteśmy atrakcyjnym, docelowym krajem migracji. Właściwie nawet ci migranci, którzy mieli być przesiedlani, to nawet nie bardzo chcieli do nas się przenosić, bo to po prostu jest kraj nieznany. Nas się myli często z Holandią, bo jest tam Bulanda czy Hulanda, to Hulanda to wszyscy wiedzą, prawda, że jest Holandia, a Polska to nie bardzo. Język też jest mało znany, nie ma tutaj krewnych kuzynów, prawda, więc jesteśmy też takim krajem mało atrakcyjnym.
A mimo wszystko właśnie no tak przeszacowujemy najbardziej liczby, my i Węgrzy najbardziej przeszacowujemy liczbę muzułmanów na terenie Polski. Takie dane się wahają, na przykład, że niektórzy mówią, że jest 3,5 miliona, że jest 7%, prawda? Jakieś takie, prawda? Ja nawet robię takie, ja mam taki wykład islam w Polsce dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i na początku proszę ich, żeby na karteczce napisali, ilu jest muzułmanów w Polsce i potem porównujemy, kiedy już dochodzimy do tego właśnie po części historycznej, no to oni są po prostu zadziwieni, co oni mogli napisać, prawda? Także, że ja jest jakieś takie właśnie poczucie, że tych muzułmanów jest w Polsce jakoś strasznie dużo i że jest to jakiś problem. Dla nas to w ogóle nie jest problem, prawda? Bo tych muzułmanów po prostu nie ma. I jak nawet nazywa się to platoniczną islamofobią. Przerwa. Jak pani myśli, co jest powodem tego, że ten szacunek, że te oszacowanie liczby muzułmanów jest tak różny od właściwej liczby? Ja myślę, że to jest wynik po prostu tego, jakby ile ten temat zajmuje w mediach. Ile ten temat w czasie kryzysu migranckiego po prostu zajmował w mediach. Ile zajmował czasu, ile zajmował miejsca, prawda, jak to było podkreślane. Przecież tak naprawdę jakbyśmy, nie wiem, przyjęli, w tej chwili się mówi, że tych muzułmanów w Polsce jest około 35 tysięcy, może do 40 tysięcy, z czego około 5 tysięcy stanowią Tatarzy. Nasi muzułmanie, którzy są w Polsce, to są bardzo często studenci, którzy przyjechali w latach 80., 90., zatem mają wykształcenie, znają język, mają obywatelstwo. To nie są gastarbeiterzy, to są osoby, które zajmują, są lekarzami, inżynierami, naukowcami, bardzo często mają własne biznesy, prowadzą te różne kebab bary i tak dalej, prawda? Są to też biznesmeni z Turcji. Tak, to jest trochę bośniaków też, biznesmenów na Pomorzu, no to nie są osoby, które wyciągają rękę po zasiłki, prawda, to jest też jakiś taki, nie wiem, właśnie my bardzo patrzymy na Zachód, to jakby, jak tam ta społeczność wygląda, ale też patrzymy przez takie okulary, może powiedzieć trochę, no nie wiem, zniekształcające nam to spojrzenie właśnie, tak, że to są osoby, które nie pracują, które wyciągają rękę po zasiłki, które się nie integrują, i które mają właśnie takie bardzo patriarchalne, konserwatywne poglądy. A my tu widzimy, że ci, którzy angażują się w politykę, bardzo często są w partiach lewicowych lub tak bardziej na lewo, prawda, czy jakichś centrowych. Czyli też widać, że to nie jest tak, że im jest jakoś strasznie po drodze z partiami bardzo konserwatywnymi. Chociaż mówię, to też się zdarza. My też musimy pamiętać o tym, że państwa na Zachodzie, to też wracając jeszcze do poprzedniego pytania, na Zachodzie się wyludniają. No niestety tak jest po prostu, że jak patrzymy, że Niemcy potrzebują około 500 tysięcy tak, osób do pracy rocznie, bo po prostu są takie braki, że pewne prac nie chcą wykonywać osoby, które są, bo są to prace niskopłatne i te prace muszą wykonywać tak jak w Polsce, prawda, kiedy wyjechali obywatele Ukrainy, nagle się okazało, że jest problem, prawda, bo też jest pewien zasób prac, których Polacy nie chcą wykonywać, więc jest coś takiego, że skoro ubywa ludności autochtonicznej, no to ta ludność, która napływa, no skoro bierze udział w rozwoju tych społeczeństw, płaci podatki, no to też ma prawo odpowiadać za to, co się dzieje i decydować o tym. Także to też, co pan powiedział, pan Adam, to jest bardzo ważne, że jest różnica też w postrzeganiu muzułmanów między wschodem a zachodem Niemiec. Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że po prostu większość tych muzułmanów mieszka w Niemczech Zachodnich, w byłych Niemczech Zachodnich, które brały udział w bumie gospodarczym. A byłe NRD w tym bumie gospodarczym udziału nie brało, w związku z tym nie było zapotrzebowania na ręce do pracy. Jeśli już byli, to byli Wietnamczycy, którzy byli sprowadzani na chwilę. W związku z tym jest to taki strach przed kimś, kogo się nie zna. Ja myślę, że tu jest też jakiś taki, taka odpowiedź na nasze pytanie, po prostu, że te lęki budzą się wtedy, kiedy my nie znamy tego zagrożenia i my je sobie wyolbrzymiamy. Kiedy muzułmanin jest sąsiadem, kiedy dziecko ma kolegę muzułmanina w szkole, te lęki się na pewno zmniejszają, bo widzimy po prostu, jacy oni są naprawdę. Mhm. Panie Adamie, jakie są wnioski dla Polski z tego wszystkiego? Możemy powiedzieć przecież dobrze, to jest fenomen czy zjawisko, które jest w krajach Europy Zachodniej z dużą społecznością zróżnicowaną wewnątrz siebie społecznością muzułmańską. Jest to jakby problem w cudzysłowie Europy Zachodniej. Co nas to w Polsce interesuje? Co to interesuje polską politykę?
Jeszcze tylko jedna kwestia, nawiązując do tego, co powiedziała pani profesor Nalborczyk. Te właśnie badania Pew Research Center, one pokazują bardzo silną korelację między stosunkiem do muzułmanów i na przykład różnymi lękami, właśnie, że chcą wprowadzić szariat, że tylko w głębi duszy tego pragną, a pytaniem, czy sam osobiście znasz muzułmanina, czy masz na przykład sąsiada, kolegę, i wtedy się okazuje, że takie lęki są zdecydowanie mniejsze. Drugi taki czynnik to jest znajomość deklarowana jakiejś chociaż podstawowej wiedzy na temat islamu. No, ty ankieter tego nie sprawdzał, tak? A to jest inny czynnik, który pokazuje, że jak zakładamy, że trochę więcej wiemy o islamie, to też mamy mniejsze lęki. Dlaczego? I tutaj to się przekłada na Polskę, tylko proszę pamiętać o tym, że możemy znaleźć sporo krajów w Europie Wschodniej, środkowo-wschodniej, gdzie muzułmanów jest mało i gdzie ta islamofobia jest znacznie mniejsza niż w Polsce. Są takie, gdzie jest większa. I to się okazuje, że wtedy bardzo dużo zależy od polityki państwa, od jakie, tego... A jakie kraje pan ma na myśli, mówiąc, że w innych krajach Europy środkowo-wschodniej? Jest mniejsza. Na przykład w tych badaniach okazuje się, że Ukraińcy są znacznie mniej, ta islamofobia jest praktycznie u nich no, o wiele słabsza. To jest kwestia stosunku patrzenia na doświadczenie, że mamy doświadczenie z Tatarami Krymskimi, tak? Mamy społeczności muzułmańskie też migracyjne z byłego Związku Radzieckiego mieszkające na Ukrainie. Mamy na przykład Rumunów, tak? Gdzie to ta niechęć jest znacznie mniejsza. Tak naprawdę można mówić o sympatii. Jest kwestia Chorwatów, specyficznych relacji z Bośniakami, które się przekładają też właśnie na te pozytywne nastawienie. Więc to są, mógłbym wymieniać kolejne kraje, na przykład w Czechach jest znacznie gorzej niż w Polsce, na Słowacji, tak? Więc to pokazuje, o co mi chodzi, że czasami tych muzułmanów też może nie być, albo jest ich bardzo niewiele i wtedy zależy od tego, co robi elita intelektualna, polityczna, jak temat jest obecny w mediach, jaka jest prowadzona polityka państwa i to jest o tyle istotne, teraz przechodząc, jakie to ma znaczenie dla Polski. No dla mnie i też w tym raporcie, o tym napisałem, no to będzie kolejny temat, który może być naszym problemem w relacjach z krajami Europy Zachodniej, bo my nie bierzemy udziału, odrzuciliśmy zdecydowanie ten program relokacji uchodźców i zapominamy o tym, że teraz normalnie funkcjonuje program przesiedleń, który polega na tym, żeby ludzie, którzy są uchodźcami w krajach sąsiadujących z Europą na południu, czy na Bliskim Wschodzie, także w Turcji, żeby nie próbowali się przedostać do Europy przez morze nielegalnie, te przez granicę lądową turecko-grecką i ryzykując życie, tylko że właśnie my na kilkadziesiąt tysięcy rocznie takich osób jest wyselekcjonowanych, sprawdzonych i przesiedlonych z krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu do Europy. I my oczywiście też nie bierzemy w tym udziału, odrzucamy to stanowczo, w odróżnieniu od wielu krajów z naszej części Europy, które często biorą udział symbolicznie, tak? Ale u nas to się stało problemem i tutaj mówię o tym, że to się stało ważnym elementem tożsamości politycznej, no partii rządzącej na przykład jest ważny dla Konfederacji. Często opozycja tak naprawdę, to są też te badania, które ja pokazuję, bardzo ciekawe, które wiele badań przeprowadziło Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego na temat uprzedzeń do różnych grup. I między innymi jedno z takich badań pokazało, że tak jak stosunek do LGBT, ludzi, prawda, do homoseksualistów, istnieje wyraźna różnica między elektoratem PiS-u i elektoratem, powiedzmy, odumiarkowanych konserwatystów po lewicy, to stosunek do muzułmanów ta różnica nie była duża. Czyli, że mieliśmy mniejszą, ale niechęć po stronie tych środowiskach, byśmy nazwali liberalno-lewicowymi, tak, elektoracie. To dotyczy też czasami elit. Więc to jest coś, co jest obecne w Polsce, jest w trakcie kampanii wyborczych. Przypominam, że teraz bardziej możemy mówić o różnych, prawda, mowie nienawiści wobec LGBT przede wszystkim, ale też pojawiały się wątki dotyczące muzułmanów, imigrantów i tak dalej.
poprzedniej, na przykład w kampanii do Parlamentu Europejskiego znacznie bardziej były wątki islamofobiczne. I to powoduje, że to znajduje odzwierciedlenie w prasie, bo niektóre wypowiedzi polskich polityków w prasie zachodniej, w mediach zachodnich, to się spotyka z krytyką polityków, bo jeśli nasi politycy opowiadają o strefach szariatu w Szwecji, to Szwecja zareaguje, tak? To nie jest tak, że ona pozostawi taką deklarację bez reakcji. I w momencie, kiedy tych ludzi z backgroundem migracyjnym muzułmańskim będzie coraz więcej w elitach, to mamy pytanie, prawda, jak to będzie wyglądać współpraca, postrzeganie Polski, współpraca między politykami, tak? To nie jest tak, że można mówić najróżniejsze rzeczy i to nie pozostawia śladu, to nie pozostawia konsekwencji w stosunkach dwustronnych. Ja na przykład, no pewnie każdy w Polsce byłby tak troszeczkę anegdotycznie, jak była pandemia, myślę, że wielu Polaków oglądało różne seriale. Był bardzo popularny serial na Netflixie Kalifat, którego reżyserem jest Szwed pochodzenia bośniackiego, Goran Kapetanowicz, tak, muzułmanin z Bośni, tak, i pokazuje tą kwestię, prawda, państwa islamskiego, dziewczyny zindoktrynizowane, wyjeżdżające ze Szwecji, całą złożoność społeczności muzułmańskiej w Szwecji i tak dalej. I co jest najbardziej niesamowite, polskie komentarze, film był bardzo ciekawy, serial był bardzo ciekawy, skupiły się na tym, że mamy to zjawisko wyjazdu do państwa islamskiego, radykalizacji i tak dalej. Natomiast dla mnie oprócz tego niesamowite było w tym filmie pokazanie, że w ramach służb szwedzkich toczy się rywalizacja między Szwedką pochodzenia bośniackiego i Szwedem pochodzenia arabskiego, urzędnikami, byśmy nazwali ich oficerami wywiadu, którzy walczą z państwem islamskim. I nakręcił to Bośniak. I jak ja powiedziałem właśnie, że koledze rozmawiając, który jest, nazwijmy go, środowiska liberalne, powiedziałem mu, że to na mnie robi wrażenie i że w ogóle na to się nie patrzy, nie dostrzega w Polsce. To jest jakby jak w pigułce, o czym jest też ten raport. On powiedział, to jest bajka. No to ja mu mogę tylko powiedzieć, czy wiesz, kto jest wiceszefem, jest dwóch wiceszefów Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji w Niemczech. On oczywiście powiedział, nie wiem, Sinan Selen, tak się nazywa ten pan. Nie Hans Müller, tylko Sinan Selen, jest pochodzenia tureckiego. I o to chodzi. Tych ludzi będzie coraz więcej, a im u nas będzie obecna i silna ta islamofobia, tym to moim zdaniem będzie się przekładać na naszą identyfikację Polaków z Unią Europejską i na relacje międzypaństwowe między elitami politycznymi. I co by było wtedy właśnie worst case scenario? Co by było, co tutaj jest problemem, że tam będzie coraz więcej ludzi pochodzenia migrancko-muzułmańskiego w elitach politycznych w Europie Zachodniej, a w Polsce islamofobia nie będzie się zmniejszała. Jaka jest konkretna Halo? Jeszcze raz, bo nie usłyszałem ostatniego zdania. Proszę. Ja mówię, jaka będzie wtedy konsekwencja tego, konkretna konsekwencja dla Polski? Ja myślę, przestanie się słuchać polskich polityków, przestanie się z nimi rozmawiać? Nie, no ja myślę, że będziemy mieli, no to jest coś takiego, kwestia reputacji, kwestia postrzegania, kwestia wizerunku, kwestia relacji między konkretnymi politykami. Jestem pewien, że jak zaczniemy też, będą jakieś wypowiedzi ze strony polskich polityków na temat polityków niemieckich takiego pochodzenia, to zareaguje na przykład Donald Kanclerz, tak? Zareaguje w obronie tych ludzi jako no, członków swojego, obywateli swojego kraju. Więc mamy coś takiego, że ja mam wrażenie tego procesu rozjeżdżania się, tak? I my tego w Polsce jakby nie dostrzegamy, to dotyczy różnych kwestii, bo można muzułmanów w Europie uznać za jeden z elementów, taki papierek lakmusowy, który pokazuje paradoksalnie kwestię polskiej identyfikacji z Europą taką, jak ona jest, nie jakimś wyimaginowanym Zachodem, który my jesteśmy centrum Europy i prawdziwym Zachodem, tylko ten Zachód, który istnieje i naszej identyfikacji z tym Zachodem. Jednym z kryteriów jest paradoksalnie, tak jak powiedziałem w kontekście tej dyskusji o tożsamości, stosunek do muzułmanów, bo im u nas będzie silniejsza ten tożsamość etniczna, ten nacjonalizm etniczny,
tym trudniej będziemy się odnajdywać w Europie, gdzie ten proces integracji, jeśli on ma postępować, to jego jakby warunkiem fundamentalnym jest to, że ta tożsamość jest obywatelska, narodowa. Dziękuję bardzo. Pan Adam Balcer wspomniał o filmie, jednym z filmów, jednym z dokumentacji, to akurat nie jest dokumentacja, to jest film. W filmie tym często przedstawiane są młode kobiety, które gdzieś tam przez państwo islamskie zostają zwerbowane, czy przez mężczyzn, którzy walczą w państwie islamskim. W raporcie czytamy coś innego, też bardzo ciekawa kwestia, tutaj moje pytanie dla pani profesor. Mowa jest o nadreprezentacji wśród polityków powodzenia muzułmańskiego osób młodych i kobiet. Jak to można wytłumaczyć, jeżeli właśnie ma się tak troszeczkę ten obraz, wychodząc z polskiego obrazu, obraz kobiety w islamie jako tej, która jest, że tak powiem, akurat nie decyduje o tym, co będzie robiła i jest dość... Nie ma takiej podmiotowości, o jakiej się tutaj mówi, a tutaj jest właśnie są kobiety, które angażują się politycznie i to dość mocno. Jak to można wytłumaczyć, panie profesorze? Jest to część bardzo powszechnego zjawiska, które obserwujemy właśnie w różnego rodzaju społecznościach muzułmańskich na zachodzie Europy. To już się zaczyna na poziomie szkoły. Dziewczynki są dużo bardziej ambitne, dużo lepiej się uczą. One po prostu widzą w nauce szansę na wyrwanie się z tego, jak żyją ich rodzice, z tych dzielnic, z tych społeczności. Bardzo często właśnie dziewczynki osiągają sukces edukacyjny, idą na studia, no i potem to jest konsekwencja tego, prawda, że one też zaczynają sięgać po jakieś stanowiska w polityce, angażować się również politycznie, dzięki temu właśnie, że są wykształcone, że są niezależne, że są samodzielne. One też widzą, że po prostu jest bardzo ważna w życiu kobiety takiego właśnie z takiego środowiska, nazwijmy to imigranckiego, jednak dość niewykształconego i ubogiego, jest osiągnięcie sukcesu zawodowego, niezależności finansowej. Coraz więcej z tych dziewczyn, to jest coś ciekawe, jest singielkami, w ogóle nie wychodzi za mąż, nie ma dzieci i jakby żyje tak jak żyje wiele Europejek. I to też, jak widzimy o tych młodych, to jest właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą, prawda, że to jest to pokolenie, które właśnie już osiągnęło ten sukces, już nie jest obciążone tym gastarbajterskim backgroundem rodziców, prawda, tym że to są jednak robotnicze rodziny i to jeszcze upośledzone tą nieznajomością języka, nieznajomością jakby takiego specyfiki społeczeństw, do których się znalazły, ale też te społeczności rodziców bardzo często były zapatrzone w przeszłość. To znaczy na przykład społeczności pakistańskie, bo Wielka Brytania na przykład sprowadzała do pracy Pakistańczyków z jednej wioski i osiedlała ich na przykład na jednym osiedlu w Birmingham, co powodowało, że oni po prostu zajmowali się bardziej wyborami w Pakistanie. I to ich interesowało, kto tam wygrał. Oni nie interesowali się lokalnymi wyborami, bo całe to osiedle po prostu było zamieszkane przez osoby z jednego regionu czy z jednej wioski, prawda? A teraz już te ich dzieci, które osiągają sukces, one się wyprowadzają się z tych dzielnic ubogich, to jest też właśnie to samo we Francji, że te osoby, które osiągają sukces, one się wyprowadzają. Te osiedla takie budowane dla tych gastarbeiterów, czy też zajęte przez gastarbeiterów, one nie mają elit. To też jest pewien taki problem, bo wszyscy ci, którzy osiągają sukces, się wyprowadzają i właśnie ci młodzi, dlatego teraz jakby jest ich taka nadreprezentacja, no bo właśnie to jest to pokolenie, które już ma świadomość, które ma warunki i które może się też rozwijać politycznie. Także to jest obserwowane też, tak jak mówię, w ogóle począwszy od edukacji, prawda, aż po zarobki, po odsetek osób z wyższym wykształceniem, że coraz więcej młodych, ale też coraz więcej kobiet wśród nich właśnie osiąga ten sukces. Pytanie jeszcze takie dodatkowe, jest to rodzaj zjawiska, tak jak pan Adam Balcer to opisuje, czy są to raczej indywidualne przypadki osób, które właśnie mówią, ja chcę do czegoś dojść w życiu, ja chcę zrobić karierę, chcę iść do polityki, chcę być decydentem czy decydentką.
Można mówić tutaj o zjawisku, czy to są indywidualne drogi, kariery poszczególnych osób? To jest zjawisko. Jeśli chodzi o ten sukces edukacyjny, to jest to zjawisko. I ono jest zaobserwowane przez różnego rodzaju socjologów i badaczy. Rzeczywiście w tych społecznościach imigranckich o zapleczu muzułmańskim sukces edukacyjny kobiet jest na znacznie wyższym poziomie niż mężczyzn. Tak? Także i też to, że coraz więcej tej młodzieży zdobywa wyższe wykształcenie, to też jest obserwowane zjawisko. Tak? I tylko musimy właśnie pamiętać, że to musiało zająć kilka pokoleń, bo to nie jest proste. To nie jest proste. To też tak samo jak, nie wiem, nasze dzieci, a dzieci na przykład właśnie, ja mieszkałam na wsi długi czas i tam też były środowiska po PGR-owskie, no to sukces edukacyjny dziecka mojego, czy dziecka kogoś z takiego po PGR-owskiej rodziny, no na pewno, prawda, takie dziecko ma trudniejszy sukces, prawda, edukacyjny i częściej wcześniej kończy naukę. Także to jest to, co jakby obserwujemy też na Zachodzie. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, jeżeli Jeszcze tylko nawiązując, to wszystko to jest prawda, którą można pokazać na statystykach. Ja w tym raporcie przytaczam na przykład Holandia regularnie publikuje taki wielki raport co roku, kilkusetstronicowy dotyczący integracji, gdzie właśnie analizuje, jaka jest sytuacja poszczególnych grup, nie tylko oczywiście muzułmanów, są mieszkańcy pochodzący z Surinamu, z Antylii Holenderskich i jak oni sobie radzą w różnych dziedzinach, też pod względem jest różnica pokazana, jak sobie radzą właśnie w szkole chłopcy, jak dziewczynki. To wszystko można w ten sposób pokazać i ja też pokazuję badania na przykład Bertelsmana, które są bardzo ciekawe, dotyczące i Niemiec, i muzułmanów w Niemczech, i w Europie, gdzie widać też coś, co nie pasuje do stereotypu, ale jak, co moim zdaniem też jest bardzo ważne, żebyśmy to w Polsce znacznie bardziej dostrzegli, że przy wszystkich niezaprzeczalnych problemach, które dotyczą tej integracji i istnienia też jakichś środowisk radykalnych, ekstremistów, ludzi, którzy dołączają do państwa islamskiego, to wszystko jest prawda. Tego nie można temu zaprzeczyć, nie można twierdzić, że nie przekłada się to też na poparcie w niektórych krajach dla jakichś środowisk narodowych populistów. Paradoks jest oczywiście taki, że często jest w krajach, gdzie muzułmanów nie ma, oni są o wiele silniejsi niż w krajach, gdzie są Polska czy Węgry. Tak? Ale to, co jest ważne w tym badaniu, w tych badaniach, one pokazują, jak oni się zmienili też, tak? Że jest badanie światopoglądowe i okazuje się, że muzułmanie urodzeni w Niemczech różnią się od tych, którzy się nie urodzili w Niemczech, a mieszkają i jeszcze są zestawieni z muzułmanami z kraju, z którego się wywodzą, się okazuje, że są o wiele bardziej liberalni, zdecydowani na przykład w kwestii stosunku do homoseksualistów. Tak? Że to nie jest tak, że mieszkanie przez kilka pokoleń w Europie Zachodniej nie miało bardzo istotnego wpływu na te społeczności. Moje pytanie, które chciałam zadać przedtem i to tak jakby kończąc naszą dyskusję, czas jednak szybko leci. Jaką dałby Pan prognozę na następne, powiedzmy, 10 lat? Jak to będzie się zmieniać? Bo mamy po jednej stronie też głosy bardzo konserwatywno-nacjonalistycznych środowisk w Europie Zachodniej, które boją się jakby tego, że muzułmanie zajmą ich miejsca w gremiach politycznych. Mamy też od strony polskiej dużą część islamofobicznego społeczeństwa. Jak tu będzie wyglądał rozwój sytuacji? Weźmy tak mniej więcej 10-15 lat. Jak pan to widzi? No to jest strasznie trudne pytanie. Przepraszam, jeśli będę troszeczkę upraszczał, bo też nie mamy dużo czasu. Ja to widzę w ten sposób. Mamy bardzo różną sytuację w poszczególnych krajach. Tak jak na przykład patrzę na Niemcy, to naprawdę mówię to nie dlatego, że to jest specyfika polska, prawda? No, mówi pan to dlatego, że raport został wydany przez Fundację Bella. Nie, ja to mogę pokazać, że na tych wszystkich danych, badaniach jest coś takiego, że jeśli mamy przywództwo po stronie centroprawicowej, to jest bardzo ważne, tego typu jak kanclerz Merkel, która na przykład błyskawicznie reaguje na to, co widzieliśmy w Turyngii, jakiś flirt z AfD, nie ma mowy z alternatywą dla Niemiec. Tak? I w efekcie alternatywa dla Niemiec ma teraz poparcie, jeszcze COVID pokazał, wzmocnił ten trend spadku poparcia, ma 10% może spadnie. To tutaj jestem w stanie sobie założyć, że w tego typu nastawieniem
nacisk, prawda, to słynne Islam gehört zu Deutschland, Islam należy do Niemiec i mamy budowę obywatelskiej tożsamości narodowej wspieraną przez silną centroprawicę. To jestem jakby spokojny. Natomiast patrzę na inne kraje, no nie jestem już taki spokojny, bo nie wiem, patrzę na Francję, gdzie w sondażach pani Le Pen, moglibyśmy o tym zrobić cały drugi program o samej Francji, co by było fascynującym tematem, no ma w drugiej turze, jak się pytają Francuzów, na kogo byś zagłosował, 45%. Przypominam, że ona w poprzednich wyborach, to było szokujące wtedy, to była 33%. Ona oczywiście się trochę zmieniła, przesunęła do środka, nawet kilkanaście procent muzułmanów na nią chce głosować, tak? To jest ta specyfika, ale mimo wszystko, no jest to, jeśli on, mielibyśmy scenariusz, że ona zostaje prezydentem, no to jestem pewien, że to się przełożyłoby na napięcia, podziały wewnętrzne, przypominające zjawisko Trump prezydentem Stanów, tak? I to, co się dzieje w Stanach, gdzie też jest motyw tło rasowe czy etniczne, tak? Bo jeszcze oprócz Afroamerykanów mamy kwestię Latynosów i tego, co mówi o nich prezydent Trump, tak? Też straszne rzeczy. Więc to jest jedna kwestia i tak samo można powiedzieć na Włochy, tak? Gdzie mamy blok partii od Ligi po Forza Italia Berlusconiego, cieszący się poparciem połowy Włochów. Jeśli oni dojdą do władzy, no to też zakładam, że różne ich działania mogą, niektóre mówią wprost, niektórzy politycy stamtąd, to bardzo ważne, jak Salvini, prawda, że on by wciągnąć Budapeszt we Włoszech, tak? To też przełoży się na politykę wewnętrzną, no granie kartą nacjonalistyczną, my rdzenni kontra napływowi, kontra muzułmanie, tak? Kto nie kocha krzyża, nie popuści Włochy, to powiedział Salvini, tak? Więc to może być, sytuacja może wyglądać bardzo, moim zdaniem, różnie w poszczególnych krajach i może być źródłem też napięć między, paradoksalnie, tak jak mówiłem o Polsce, to też między tymi krajami, między tymi politykami. Dziękuję panu bardzo, panie Balcer. Pani profesor Skowron Nalborczyk, pani obserwuje islam europejski już od lat. Od lat obserwuje pani też to, co się dzieje w Polsce. Czy tutaj właśnie można by było też rodzaj prognozy powiedzieć, co będzie się zmieniało, co będzie się działo w Polsce, jeżeli chodzi o islam, jeżeli chodzi o polityków pochodzenia muzułmańskiego w Europie Zachodniej i kontaktów z nimi? Niestety, jak widzimy, bardzo wiele zależy od tego, jak bieżąca władza, która rządzi, używa mediów i jaki przekaz jest. To, co obserwujemy właśnie, to takie przeszacowywanie liczby muzułmanów w Polsce, no ewidentnie pojawiło się właśnie w związku ze sprawami wyborów w 2015 roku i oczywiście też kryzysem migracyjnym i tym nawałem propagandy. My mamy taką sprawę uregulowaną, jeśli chodzi o status prawny islamu w Polsce. Nasze organizacje muzułmańskie działają jako związki wyznaniowe, są zarejestrowane w rejestrze kościołów i związków wyznaniowych, zatem wszystko jest, jakby to powiedzieć, oficjalnie, wszystko jest na wierzchu, my wszystko widzimy, co się dzieje. Gorzej, bym powiedziała, jest na przykład trochę w Niemczech, bo jednak nie ma oficjalnego uznania islamu i bardzo dużą rolę odgrywa Turcja, jeśli chodzi o przysyłanie imamów, organizację życia religijnego, budowę meczetów, prawda? Także mnie się wydaje, że też warto byłoby troszkę tej Turcji się pozbyć z tej funkcji. Na przykład tak jak zrobiła to Austria. Austria ma specjalną ustawę Islamgesetz, w której są zdefiniowane wszystkie warunki funkcjonowania muzułmanów i muzułmanie austriaccy cechują się ogromną lojalnością w stosunku do swojego państwa. Jak się prowadzi badania, właśnie takie opinii publicznej wśród muzułmanów austriackich, no to jest państwo, które uznaje moją religię. Religia jest nauczana w szkołach, tak jak wszystkie inne wyznania. Państwo utrzymuje szkołę, która kształci nauczycieli religii, tak? Ale to jednocześnie też daje jakąś kontrolę, czego się naucza, prawda? I kto tego uczy. Także no, ja nie przypuszczam, żeby w Polsce sytuacja się zmieniła tak radykalnie, jeśli chodzi o liczbę muzułmanów, bo tak jak mówiłam, my nie jesteśmy atrakcyjnym krajem. Też jeśli chodzi o uchodźców z Czeczenii, to pamiętajmy, że większość z nich przyjechała przez Polskę i pojechała do Niemiec.
Natomiast oczywiście może się tak zdarzyć, że będziemy mieć muzułmanów, obywateli europejskich, krajów unijnych, którzy po prostu już przyjadą do Polski robić swoje biznesy, to jest coraz częściej. No i niestety klimat, jaki tutaj dla takich osób, różnego rodzaju wypowiedzi, no mogą też sprawić, że też nie będziemy krajem atrakcyjnym dla prowadzenia takiego biznesu, prawda? A tych biznesów może być coraz więcej. I musimy też pamiętać, że to nastawienie jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o odbiór młodzieży muzułmańskiej, bo to też młodzież jest w takim okresie bardzo wrażliwym, kiedy się poszukuje własnej tożsamości i naprawdę różnego rodzaju zdarzenia, wypowiedzi mogą zrazić i nawet skierować takiego młodego człowieka, żeby obrał trochę inną drogę. Ja nie mówię, że to musi być koniecznie u Polaków, ale wiecie Państwo, no, takie sytuacje jak właśnie, nie wiem, kolega muzułmanin, Tatar, został zapytany przez swojego kolegę, no bo ja tam nie wiem, czy ty przypadkiem nie masz granatu w kieszeni, bo jesteś muzułmaninem, no tak? A to jest Tatar urodzony w Polsce. Albo, nie wiem, na przykład, no, że służby po ataku 11 września zjawiły się w meczecie w Warszawie i pytały się, czy tamci prowadzący ten meczet wiedzieli coś o tych zamachach. No wiecie Państwo, no to są prawda takie sytuacje, które dla u osób ukształtowanych oczywiście spowodują trochę śmiechu, może troszkę bólu, ale młodzieży może się tak zdarzyć i mamy tego przykłady też na Zachodzie po prostu, że takie właśnie traktowanie, odpychanie, wyśmiewanie, właśnie podejrzliwość powoduje, że taka osoba myślała, może rzeczywiście tak jestem, tak? I potem trafia do jakiejś grupy, która daje pełną akceptację, która pokazuje, my cię akceptujemy, jesteśmy muzułmaninem, my też jesteśmy muzułmanami, prawda? I powolutku kieruje tę osobę na jakieś tropy. Także to jest zabawa z ogniem. Tu też trzeba bardzo, bardzo uważać i tak jak pan Adam mówi, że nie zauważając tych problemów i trudności i tak dalej, bo one są ważne, żeby je widzieć i żeby o nich mówić, bo one dzięki temu są zauważone i można przedsięwziąć jakieś środki zaradcze, tak? Ale jednocześnie nie można przesadzać. Prawda? Że nie można wyolbrzymiać tego problemu i uważać, że wszyscy muzułmanie są terrorystami, bo oczywiście tak nie jest. Jak spojrzeć na statystyki Europolu, to my widzimy, że tych zamachów motywowanych religijnie, przeprowadzonych czy udaremnionych jest znacznie mniej niż na przykład motywowanych nacjonalizmem czy separatyzmem, prawda? I to też o tym też trzeba mówić, bo to musimy pamiętać, ma wpływ na to, jak ci muzułmanie będą funkcjonować, a oni są obywatelami, już nikt ich stąd nie wywiezie, prawda? No bo dlaczego ktoś miałby się pozbywać obywateli danego państwa? Super, dziękuję Państwu bardzo za bardzo interesującą debatę. Pani profesor Agacie Skowron-Nalborczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, panu Adamowi Balcerowi z Kolegium Europy Wschodniej. Dziękuję, polecam raport wydany przez pana Walcera w kooperacji z Fundacją imienia Henryka Bühla. No i jestem ciekawa, jak dalej rozwinie się sytuacja. Myślę, że temat pozostanie nadal aktualny. Tak jak pani profesor mówi, to są obywatele Europy. Obywatele Europy nie od dziś. Także dziękuję jeszcze bardzo za Państwa uwagę i za Państwa, Pani Profesor i Panie Balcer, za Państwa udział. I do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.